Hej dziewczyny, witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj w końcu przyszedł czas na paletkę Affect in the Spotlight. Długo musiałyście na nią czekać, no bo ciągle coś mi wypadało innego i prosiłyście mnie, kiedy nagrywałam film w ogóle Anastazją Rivierą, prosiłyście mnie, żebym, jak będę robiła jakby makijaż tą paletką, to żeby głównym moim kolorem na powiekach był ten właśnie turkusowy kolor, on się tutaj nazywa Malediwy. I trochę mnie to onieśmieliło, może tak, bo żeby on był głównym kolorem, to naprawdę ten makijaż oczu powinien być, no, mocny, taki, wiecie, wyrysowany, taki zwracający uwagę i tak dalej. I to przyznam, że trochę się boję tego makijażu. Trochę nawet bardziej się boję brać za tą paletkę w ogóle niż za paletkę Riviery. Nie wiem czemu, bo w sumie obie paletki tak naprawdę są bardzo kolorowe i myślę, że podobne makijaże można nimi wykonać. I nawet dzisiaj jest tak, że zabieram się do tego jak pies do jeża. Od rana chodzę z myślą o tym, że nagram ten makijaż, ale tak przeciągam, wiecie, przeciągam i przeciągam. W końcu stwierdziłam, mówię nie. Siadam i nagrywam. I nawet jak przygotowywałam sobie makijaż, to też tak znowu powoli, powoli, powoli. W końcu mówię, Olka, chillax, weź się kurde do roboty i zrób z tą paletką coś na oczach. Tak więc tak. Dzisiaj na moich oczach nie ma korektora, ponieważ zobaczyłam pewną przypadłość, że w momencie, kiedy nakładam korektor, to się stało po moich ostatnich przygodach z powiekami, kiedy były tak bardzo mocno przysuszone. Ja w tej chwili ich nie mam już podrażnionych, one mnie już nie swędzą, nie są czerwone, jakby nie stosuję żadnych leków. Wyglądałoby, że wszystko jest w porządku. Ale z kolei zauważyłam ostatnio, że kiedy nakładam korektor na powieki i go przypudruję tak jak zazwyczaj robiłam i tak jak zazwyczaj przygotowywałam powieki, to niestety jakby tu w wewnętrznych kącikach moja skóra wygląda jak skóra hipopotama. Jest taka strasznie pomarszczona, wygląda jakby była sucha, jakby wymagała wręcz peelingu, czego normalnie na żywo tak bardzo nie widać. Więc dzisiaj po prostu korektor nie służy mi za bazę, w tej chwili póki co mam gołe powieki, ale żeby nie nakładać na gołe powieki, to za bazę posłuży mi baza, wydawało mi się, że to jest baza z Etude House, ale chyba nie jest. To jest generalnie baza, którą mam z Jolse, którą dostałam dzięki uprzejmości Oli Hajc Alex K. Tutaj możecie zobaczyć, jak dokładnie ona się nazywa. Podlinkuję wam ją na dole, jeżeli jesteście ciekawe. Ja nie zauważyłam różnicy pomiędzy na przykład tą bazą, a bazą Urban Decay, tą tam Primer Potion, którą też co jakiś czas używam. Chociaż z reguły, tak jak mówię, za moją bazę służył mi do tej pory korektor, bo jak możecie zobaczyć, moje powieki po prostu są delikatnie różowe. I to jest u mnie jakby normalne, bo ja mam generalnie zaróżowioną skórę. Tu na przykład mam strasznie zaróżowioną skórę, dlatego że cały czas mam wrażenie, że jakiś włos mnie tutaj dotyka i po prostu cały czas próbuję go odgarnąć i tak się drapię. I stąd mam taką strasznie zaczerwienioną szyję w ogóle, więc tak. Więc w ten sposób przygotowuję sobie dzisiaj powieki bez korektora, bez pudru. I przechodzimy w takim razie do tej paletki. Jedyny jasny cień, którym po prostu pokryję całą powiekę, bo ja tak zawsze robię, to jest ten, który nazywa się Banana Shake. Biorę do tego taki duży pędzel z Glam Shopu, z tej kolekcji Royal. Nakładam go na pędzel, troszkę otrzypuję i przyjadę po prostu po całej powiece, zarówno pod łukiem brwiowym, jak i po prostu tutaj też na ruchomej powiece. Tak, żeby, wiecie, troszeczkę to wyglądało, w sensie wyglądało, no żebym miała wrażenie, że po pierwsze nie mam lepkiej bazy na powiece, a po drugie troszkę też to wyrówna dodatkowo kolory, skoro nie korektor, no to wtedy już ten jasny cień. W ogóle umyłam sobie lusterko, moje tutaj to na dole, które mam i po prostu wow, jak dobrze widać i wyraźnie, aczkolwiek ma już takie plamy i ślady, że warto by było kupić nowe i zastanawiam się, czy kupić takie samo, czy kupić sobie jakieś nowe, bo ja mam, wiecie, takie to standardowe lusterko z Ikei podwójne, które pewnie dużo z Was ma, ale tak sobie myślę, czy właśnie by nie sprawić sobie może jakiegoś większego, może nieco wyższego, tylko takiego, żeby mi nie wchodziło w kadr, wiecie, jak do Was mówię, więc tak się zastanawiam, bo często jest tak, że po prostu wychodzę z kadru, jak się zaczynam pochylać do lusterka. Mogłabym go w sumie na czymś ustawić, ale zazwyczaj wtedy jest tak, że to wygląda w ten sposób, więc to jeszcze pomyślę. No dobra, koniec, widzicie, nawet teraz przeciągam, bo po prostu serce mi wali. Nie wiem dlaczego w sumie, ale naprawdę strasznie się stresuję i zastanawiam się, od czego tutaj zacząć. I zacznę od tego cienia tutaj, który się nazywa Ripe Cranberry. Biorę do tego pędzel Blended z tej serii Sunset Collection. To jest numerek 280, on jest po prostu taki języczkowy. I spróbuję go tak delikatnie napakować. Jakkolwiek to dziwnie nie brzmi, że delikatnie pakujemy coś. Dwa przyciągnięcia i dosyć sporo tego się bierze na pędzel, a jak się tak... no... troszkę się osypuje.
Następnie odwracam sobie i drugą stroną pędzelka biorę ten fioletowy, czyli Juicy Plum i nakładam jeszcze raz na całą powiekę. Jak widzicie, ja trochę go tutaj, ten poprzedni wyżej nałożyłam, ale mam tutaj pewien pomysł, który chciałabym wprowadzić w życie i zobaczymy, czy mi się on sprawdzi. W ogóle mam zrobioną, jak widać, zrobioną bazę, więc jak się coś osypie, to będzie całkiem sympatycznie. Ale przynajmniej będzie widać, tak? Szczególnie jeśli się te cienie ciemne będą osypywać, to będzie od razu widać. I ten właśnie fioletowy pakuje tylko i wyłącznie na ruchomą powiekę, nigdzie wyżej. No i ten fioletowy cień, też jak go biorę, biorę go tak samo jak brałam ten Juicy Plum, nie Juicy Plum, tylko ten Cranberry, ale możecie zobaczyć, jak ten fioletowy, jak on bardzo się osypał. Mam nadzieję, że to widać. No i teraz biorę pędzel do blendowania, to jest fioletowa kolekcja, którą mam z AliExpress. Wracam do tego cienia Ripe Cranberry, delikatnie w nim zanurzam, bo nie chcę, żeby go za dużo było, ale rozetrę sobie teraz właśnie tą górną granicę. Okej, on się wydawał taki dosyć luźny na dłoni, ale na powiece jest taki dosyć zbity i on mi wcale jakiejś takiej chmurki nie robi, jakbym chciała. Więc biorę moją zaufaną piątkę po prostu z embraszy i tą piątką będę rozcierać. Teraz biorę pędzelek 30, on jest troszeczkę inny od tego pędzelka 5, jest taki bardziej ścięty u górze. U góry biorę kolorek Melon Smoothie i dalej będę rozcierać górną granicę tego wszystkiego, co tu się u mnie dzieje. Całkiem sporo się nabrało. Ale fajnie ten Melon Smoothie pasuje do tych cieni. Zobaczcie, jak fajnie się to roztarło, tak od razu jest troszkę inaczej. Wrócę do tego wielkiego pierwszego pędzla, który brałam i z powrotem ten banana shake, czyli jasny kolor i tutaj na górze wszystko przyjadę, żeby troszeczkę to załagodzić. Teraz na dolną powiekę, zanim przejdę do tego niebieskiego, to teraz dolna powieka i znowu zacznę podobnie, czyli wezmę po prostu ten, jak on się nazywa, Ripe Cranberry i nałożę go, podejrzewam, że przyciemnię tym fioletowym, podejrzewam, że rozetrę pewnie albo tym Melon Smoothie, albo może tym czerwonym, to jeszcze zobaczę, więc będę się ogólnie bawiła tymi kolorami i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Biorę to ponownie na taki fioletowy z tej serii AliExpressowej i zobaczymy, jak się będzie nim nakładać. Nakłada się całkiem spoko, ale akurat tu muszę wziąć to lusterko. Jest trochę szorstki ten pędzel, bo w ogóle pierwszy raz ich używam, bo całkiem niedawno mi przyszły. Ale jak na, że tak powiem, nałożenie cienia, to mi się podoba. I nawet lepiej niż ostatnio, jak brałam takim, jak malowałam się cieniami zmalowanej, to tam na przykład za grubo mi trochę wyszło, a tu jest tak wystarczająco, więc odpowiada mi wielkością ten pędzel do mojej powieki. Teraz chyba najtrudniejsza dla mnie część, bo w tym przypadku, kiedy mam taki makijaż, no muszę odciąć cut crease, więc wzięłam sobie na rękę trochę korektora, mam taki pędzelek z Hebe, to jest pędzelek E02 i poleciła mi go jedna z Was, napisała mi maila w ogóle, bo widziała, że Red Lipstick Monster go używała i pomyślałam sobie, że no w sumie kupiłam go już bardzo dawno temu, ale do tej pory nie używałam go do takich celów. Zobaczymy, czy mi się to uda. Spróbuję naprawdę zrobić to niewielką ilością i zobaczymy, jak będzie. Ok, cut crease na jednym oku odcięte.
I teraz na to płaskim pędzelkiem nałożę właśnie ten kolorek Malediwy. I biorę do tego mój nowy pędzelek również z Embrasza, to jest numerek 29. I on, powiem Wam, że świetnie się sprawdzał, jak robiłam makijaż z paletką zmalowanej. I zobaczcie, że teraz całkowicie suchy, znaczy na suchy pędzelek, wiecie, suchy cień, tak? Na mokry korektor. Okej, tak to wygląda. Tutaj muszę jeszcze rozblendować, ale na chwilę to zostawię. Chociaż wiecie co, nie, może to od razu jakoś rozblenduję. Wrócę do tego pierwszego płaskiego pędzelka, którym nakładałam ten fioletowy. I nie dokładając już nic, po prostu spróbuję to tutaj tym, co miałam na pędzelku i tak tutaj to, wiecie, rozpaciaciajać. Może trochę jednak muszę dołożyć. Ok, na chwilę obecną tak to zostawmy i przejdę do drugiego oka i zobaczymy, czy podobnie mi wyjdzie na drugim oku. Chyba nawet wyszło mi równo. Tak mi się wydaje, patrząc. Chyba tak. Więc teraz spróbuję po prostu to w jakiś sposób tutaj rozblendować. To jest chyba za duże, może sobie wezmę jakiś mniejszy. Wezmę ten mały, którym nakładałam na dolną powiekę, bo może jak będę miała tak bardziej skoncentrowany ten fioletowy cień, to łatwiej mi go będzie po pierwsze wpakować tu w kącik, a po drugie właśnie troszeczkę na tym granatowym, na tym turkusowym go rozetrzeć. Ale mam wrażenie, że wiecie co, ten fioletowy nie za bardzo chce się tutaj kleić, bo ja go tak dokładam, dokładam, dokładam i ciągle mam wrażenie, że powstają dziury. Nie wiem, może trochę za bardzo chcę, żeby to dobrze wyglądało, może wcale tych dziur nie ma. Ja je tu widzę, nie mam pojęcia, ale jakoś takie mam wrażenie. Natomiast powiem Wam, że jak na ilość bałaganu, który szczególnie ten fioletowy cień robi w tej palecie, jak ja go tak dźgam tymi pędzelkami, to osyp jest naprawdę bardzo, bardzo mały, więc jestem naprawdę, powiem Wam, że zaskoczona. Tu zmieniłam zdanie i zamiast tego koralowego, który nałożyłam, czyli zamiast Melon Smoothie, nakładam ten żółty kolorek Mustard, więc z połączenia tych dwóch kolorów wyszło mi w ogóle jeszcze coś innego, ale tak stwierdziłam, że tutaj jakiś taki inny kolor bym wzięła i poza tym chciałam użyć tego żółtego po prostu cienia. I teraz chcę sobie przyciemnić linię rzęs, ale nie chcę tego robić eyelinerem, bo boję się, że sobie spartolę ten makijaż, a on nawet, powiem Wam, że mi się podoba i nawet ta, wiecie, cut crease mi, powiedzmy, że wyszedł, może nie jakoś tak super dobrze, może powinien być wyżej, niżej, równo, nierówno, ale jest, jest na pewno lepiej niż ostatnie dwa razy, kiedy próbowałam, więc biorę po prostu jakiś taki pędzelek, mój zaufany, powiedzmy, który mam od X lat, pewnie z Allegro, jak kupowałam swój pierwszy zestaw pędzli, dawno temu. I biorę ten czarny cień Wantana Black, tylko zmoczę sobie najpierw pędzelek po prostu zwykłym smashboxem, zwykłą wodą, bo wtedy on mi się nie będzie tak osypywał i będzie po prostu mi wygodniej. No i powiem Wam, że nie mogę sobie odmówić, żeby nie użyć tego cienia In The Spotlight, więc biorę taki malutki pędzelek, w ogóle tu zrobiłam swatch, nie wiem, on w ogóle nie odda to, w jaki sposób on się mieni po prostu na wszystkie różne kolory złotego i no, pomarańczowego i w ogóle. I użyję go sobie tutaj, wewnętrzny kącik właśnie na ten pomarańczowy i żółty, który nałożyłam wcześniej. I troszeczkę tak przeciągnę dalej. Okej, to ja w takim razie wytuszuję teraz rzęsy albo spróbuję przykleić sztuczne, zobaczymy po prostu, co mi z tego wyjdzie. Wykończę makijaż, ponieważ nie nakładałam żadnego bronzera, różu, rozświetlacza zresztą, jak widać, bo nie wiedziałam za bardzo, co mi dokładnie wyjdzie na tych oczach, więc wolałam jeszcze nic tutaj nie nakładać i za chwilę do Was wrócę. No dobra, udało mi się przykleić sztuczne rzęsy, nie są idealnie, nie są dobrze przycięte, mam wrażenie, że są dziwnie przyklejone.
Jest mi trochę w nich niewygodnie, więc generalnie jak tylko skończę nagrywać, to je po prostu zdejmę. Więc póki są, no to kończę nagrywać, zanim mi, nie wiem, gdzieś odskoczy rzęsa czy coś. I to są Ardell Wispies. Naprawdę męczyłam się z nimi, przyklejam je mega, mega długo. Jeśli chodzi o to, co mam na policzkach, to mój niezastąpiony bronzer z Belle. Natomiast jako róż dzisiaj posłuża mi Becca w kolorze Hyacinth, bo tak mi się wydawało, że on będzie dobry, a na to rozświetlacz również Becca, tylko że jest to Rose Quartz Flashes Seychelles. Zawsze mam problem, żeby to wymówić, natomiast jest taki też kolor po prostu Rose Quartz, tak więc jeśli ktoś miałby ochotę, na ustach mam Huda Beauty w kolorze Muse i na to paluszkiem trochę wklepany właśnie tego, wklepałam trochę tego rozświetlacza, żeby tak zrobić właśnie taki efekt, no, na ustach. Więc tak to wygląda. Przybliżę Was nawet troszeczkę, żebyście mogły zobaczyć, jak to wygląda z bliska ten makijaż. Tak jak mówię, no, rzęsy nie są idealnie, więc jakby może nie bardzo zwracajcie na to uwagę. Natomiast no tak wygląda makijaż. Mogłyście zobaczyć właśnie, jak ja go robię. Ogólnie powiem Wam, że z cieniami pracowało się bardzo dobrze. Bardzo fajna jest ta paletka i podobnie tak jak w przypadku Riviera uważam, że to będzie paletka, którą spokojnie będzie można zrobić też makijaż dzienny. To bardzo dużo osób mówi, ale spokojnie, jeżeli weźmiecie na przykład tylko tą pierwszą szóstkę, to dzienniaczek, nawet tą czwórkę, to dzienniaczek spokojnie można zrobić, a jak mama ochotę poszaleć, no to któryś z tych kolorów, niekoniecznie od razu wszystkie trzeba brać, wiecie, w takiej formie jak ja, ale miałam ochotę trochę wypróbować się w takim makijażu, w sensie miałam ochotę. No, wy mi dałyście taki challenge, ja go przyjęłam, cykałam się jak diabli, ale jak na mnie, myślę, że wyszło całkiem spoko. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ja jestem zadowolona z efektu, mówię, rzęsy może nie są idealnie i naprawdę może cyknę jakąś fotkę na Instagram, jeżeli mi się uda i po prostu je zdejmuję, bo no ja nie umiem dobrze przyklejać rzęs. Po prostu albo mam klej do dupy, albo po prostu ja nie umiem, bo co przyklejam, to po prostu ta rzęsa mi się nie trzyma. Tak jakbym nie umiała jej dobrze dopasować. Generalnie nie umiem. Wywołam też wilka z lasu. Jestem bardzo ciekawa, ile dostanę komentarzy w stylu makijaż byłby ładny, ale te brwi. Natomiast jeśli chodzi o moje brwi, no to są jakie są. Ja nie umiem sobie z nimi, wiecie, tak poradzić, żeby one były równe, żeby się odpowiednio dobrze zaczynały, żeby się odpowiednio dobrze kończyły. Moje włoski są krótkie, sztywne, szczególnie tutaj one odstają. Ten początek u mnie zaczyna się tu, więc jak muszę dorysować taki bardzo duży fragment, to też mi nie zawsze to wychodzi. Więc moje brwi takie jakie są, takie jakie wyszły w tym filmie, no takie są i jakby nic na to nie poradzę. Ale jestem ciekawa, ile takich komentarzy się pojawi. Ale abstrahując od brwi, i tak jestem ciekawa po prostu Waszych komentarzy. Jestem bardzo ciekawa, jak się zapatrujecie na takie mocne makijaże. Czy bawicie się takimi kolorami? Dużo ostatnio z Was pisało i pod filmem z paletką zmalowanej, że to nie są Wasze kolory, bo Wy wolicie jednak nudziaki i po prostu nie macie za bardzo czasu bawić się makijażem. Ale te z Was, które mają czas, jestem bardzo ciekawa, czy w ogóle kupiłyście tą paletkę? Jak się na nią zapatrujecie? Powiem Wam tak, jeżeli nie interesują Was jakby kolorowe makijaże, to moim zdaniem 150 czy nawet, bo widziałam ją ostatnio na promocji w Contigo na minus 30%, czyli ona była chyba za 120, no to wydaje mi się, że trochę bez sensu jest ją kupować, tak? Bo tutaj jest jednak bardzo dużo kolorów. Owszem, jakby tak jak wspomniałam, tutaj mamy część dzienną, ale tak naprawdę połowa palety jest do wywalenia. Więc no, zależy, tak? Mi się ogólnie z nią dobrze pracowało, więc po prostu to jest kwestia tego, czy chcecie te kolory, czy nie. Jak widzicie, no całkiem spoko wyszedł makijaż, nie miałam żadnych problemów z blendowaniem. Wydaje mi się, że z tym fioletowym, na który narzekałam w kącikach, też udało mi się poradzić, po prostu dokładałam go, aż w końcu się pojawił. Więc dobra, nie przedłużam, bo naprawdę mam wrażenie, że zaraz mi któraś z rzęsa zrobi tak i w ogóle, a chciałabym, może jeszcze mi się uda na przykład jakieś zdjęcie zrobić albo pogadać do Was na story, więc kończę, nie przedłużam, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, dajcie znać, jak Wam się ten makijaż podoba, jakie macie wskazówki, generalnie piszcie, a tymczasem widzimy się w kolejnych filmach, na razie, pa, pa!